To miejsce zawsze było dla mnie ważne. Od dzieciństwa tu byłem przez każde wakacje. Miejsce było oswojone, ale w istocie zawsze czułem jakąś tajemnicę. Jako dziecko bardzo lubiłem przyjeżdżać do młyna, który właśnie robił na mnie takie wrażenie fabryki wielkiej, bo tu było przede wszystkim co oglądać. Przyjechałem kiedyś tu na całą noc, bo późno mieliśmy kolejkę. W nocy już nie wytrzymałem, żeby oglądać, jak to wszystko było, bo sen mnie po prostu zmógł i przespałem trochę w nocy tu w młynie. Pierwsza wizyta to z dziadkiem, furmanką konną, załadowaną zbożem. Tu się rozładowywało, ważyło się i czekało się w kolejce na swój czas. Było to zarazem ciekawe spotkanie z obcymi ludźmi, jednocześnie zwiedzanie młyna, no, który był olbrzymim obiektem jak dla małego dziecka. Kiedy wróciłem po latach, po długich latach, zacząłem rozmawiać z ludźmi okolicznymi, szperać w dokumentach, w archiwum i powoli ta tajemnica zaczęła się wyjaśniać. Wiedziałem z opowieści moich rodziców, że ten młyn to był nie tylko młyn, nie tylko przedsiębiorstwo, ale również była to rodzina bardzo związana z w okresie okupacji z działalnością Armii Krajowej. A córka właściciela, to wiedziałem z dokumentów ojca, była profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i to mnie w istocie najbardziej zafascynowało, bo sam byłem profesorem uniwersytetu. I to był pierwszy trop, żeby rozwikłać tę tajemnicę. Młyny na Bzurze w okolicy Łowicza istniały od dawna. Już w XVI i XVII wieku działały młyny wodne w Urzeczu i Świącach. Natomiast młyn wodny w Strugienicach powstał w 1870 roku. Był własnością Emilii Grochowskiej i Karoliny Zakolskiej. Od nich to właśnie 16 stycznia 1898 roku nieruchomość tę odkupili Piotr i Zofia Świderscy. Świderscy należeli do zubożałej szlachty i już od paru pokoleń związani byli z młynarstwem. Przywędrowali z Mysłowic na Śląsku, a bezpośrednio zanim trafili do Łowicza, mieszkali w Iłowie pod Sochaczewem. Łowicz w tamtym czasie był ważnym ośrodkiem gospodarczym. Przyciągał ludzi przedsiębiorczych. I stąd zapewne zakup młyna w Strugienicach. Młyn został poważnie uszkodzony podczas działań wojennych w 1915 roku. Po zakończeniu wojny los dalej go nie oszczędzał. W 1924 roku pożar zniszczył niemal cały budynek. Ale już w latach 1925-26 młyn został odbudowany jako w swoim czasie nowoczesna budowla, stając się prawdziwym znakiem czasu odradzającej się Polski. Dziś znalazłem w dokumentach ojca, że było takie pismo, wychodziło w okresie międzywojennym, dwutygodnik Młynarz Polski. Otóż Piotr Świderski był przedsiębiorcą no dzisiaj wielkiej klasy, bo nie tylko stworzył młyn przemysłowy, jeden z największych w okolicy i w Polsce, ale był również działaczem, bo był przez lata sekretarzem Związku Młynarzy Polskich, a potem skarbnikiem. Ta biografia Piotra Świderskiego zafascynowała mnie, ponieważ zrozumiałem, że to był przedstawiciel tej ważnej warstwy w okresie II Rzeczypospolitej,
która budowała już zręby niepodległej Polski. Tacy ludzie, jak Piotr Świderski, podjęli pracę, taką pracę organiczną, żeby zapewnić no, podstawową rzecz – mąka. Do młyna zjeżdżali się ludzie z okolicznych w ogóle wsi. Przyjeżdżano wielkimi wozami. Był tak tłok, że trzeba było kolejkę zamawiać. Czasem trzeba było i 12 i więcej godzin czekać w kolejce. Resztki jeszcze. Nie wybrane. Ja bardzo chętnie chciałem tu zawsze przyjechać, ponieważ jak się wchodziło, to wrażenie tego ruchu pasów, tego stukotu, tych trybów, tych wszelkiego rodzaju kół zamachowych, to zatykało dech. Zastanawiałem się jako dziecko, jak można było uruchomić tyle walcy, tyle szajb, czyli tyle tych kół napędowych, że taka wielka moc tej wody jest, że to wszystko wchodzi pięknie, wszystko działa, tam się nic nie psuło, tam się tylko oliwiło, pukało się, opłukiwało i następne. Mąka tutaj zrobiona, tu tym takim zsuwem wory się sypało, tu się wybierało i worki się podpinało taczkami i zsuwało się do na parter. I to była taka chwila radości, że już mamy powiązane worki na dole i tylko taczkami na furmankę, która była podstawiona pod rampę, ustawiało się te worki i do domu się przyjechało ze świeżą, dobrą mąką. Wszyscy podziwiali, jak to szybko było budowane, jak to powstawało. Mama to mi opowiadała, jak się spalił ten młyn, jakie tu były zabiegi robione. Cała wieś chciała tutaj, żeby ten młyn był piękny. Chłopi byli tak dumni, że mamy takiego gospodarza we wsi z taką piękną fabryką, która robi na pewno jedną z najlepszych mąk w okolicach. Świderscy jakby nabrali wiatru w żagle. Zwiększali produkcję, rozwijali działalność rolną. Wojewoda warszawski przyznał im prawo piętrzenia wody na okres 30 lat. Piotr Świderski miał z kogo brać wzór. Wszak w jego okolicy zaczynał społeczną działalność autor reformy gospodarczej i monetarnej II RP Władysław Grabski, a w pobliskich Zdunach powstał największy bank wiejski Rzeczypospolitej. Świderscy prosperowali, ale absolutnie zasłużenie. Strugienicki młyn był wówczas jednym z największych i najnowocześniejszych na Mazowszu. Dziennie przerabiał ponad 150 kwintali zbóż. Pod koniec lat 20. XX wieku Polska stała się prawdziwym rolniczym potentatem. Eksportowała blisko 100 tysięcy ton mąki pełnej, głównie do Francji, Norwegii, Danii, Finlandii, a nawet do kolonialnej Anglii. Świderscy w Strugienicach to nie tylko młyn. Piotr Świderski zbudował rezydencję, dom mieszkalny, który był nowoczesną architekturą. Który nawiązywał do najlepszych wzorów architektury polskiej, Kniewskiego i innych. Świderscy to była rodzina, która swoją działalnością dawała wzór dla okolicznych mieszkańców. Bo to był ośrodek kultury w istocie, sam sposób bycia. Wszyscy byli wykształceni. Była tu biblioteka przecież, która służyła potem młodzieży. Były obrazy, było gospodarstwo.
które też było nowoczesne. Bo miało konie oczywiście, ale konie były takim symbolem bardzo charakterystycznym dla tej warstwy. To był symbol szlachectwa. Cała ta posiadłość Widerskich to było też miejsce kulturotwórcze. Nie tylko przez młyn, ale przez to, co otaczało. Ta rezydencja była otoczona przecież bardzo przemyślanym drzewostanem. Starodrzew, który dzisiaj ginie. Był sad bardzo dobrze utrzymany. To urbanistyczne założenie było jedno z najpiękniejszych w okolicach Łowicza. Było wzorem, że można inaczej mieszkać, że można inaczej budować. No było to wszystko funkcjonalne. Myślę, że kto zwiedzał, to rozumiał, że ta działalność ma sens, logikę, jak sam budynek, który przecież jest prosty, ale kryje taką wielką działalność. W Strugienicach urodziły się dzieci Piotra i Zofii, w sumie pięcioro. Jednak do historii przeszło dwoje, Halina i Leszek. Halina po ukończeniu wyższych kursów pedagogicznych żeńskich Katolickiego Związku Polek w Warszawie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła polonistykę i slawistykę. Już na studiach Halina zainteresowała się językiem, jakim mówili chłopi przyjeżdżający ze zbożem do młyna jej ojca. Przysłuchiwała się ich rozmowom, notowała, opisywała. I w ten sposób powstała jej praca doktorska Dialekt Księstwa Łowickiego. Księstwo Łowickie, region językowy, historyczny, etnograficzny, przez wieki stanowiło enklawę. Dlatego zachowały się tu relikty, elementy związane z językiem staropolskim. Można było zrozumieć jego ewolucję, poznając właśnie Gwarę Łowicką. Dlatego już ta pierwsza praca naukowa Haliny Świderskiej była tak ważna nie tylko dla jej naukowego dorobku, ale dla językoznawstwa polskiego. W 1929 roku Halina wyszła za mąż za filologa Władysława Konecznego. Brat Haliny, Leszek, od początku przygotowywany był do przejęcia z czasem rodzinnego majątku. Ukończył szkołę techniczną w Bydgoszczy, specjalność młynarstwo, a także szkołę podchorążych. W roku 1930 na rodzinę Świderskich spadł niespodziewany cios. Umarł nagle Piotr Świderski. Z opowiadań mojej mamy wiem, że dwóch rolników pokłóciło się sobą o kolejkę i posprzeczali się, zaczęli się sobą kłócić. Wtedy Piotr podobno wyszedł, zaczął ich jakoś rozdzielać jako rozjemca i wtedy zmarł. Kiedy przejął Leszek ten młyn, to ten młyn piękniał. Tu rozbudowywało się, tu było tak czysto w tym młynie, że oprócz czeladnika to nikt nie wychodził mącony. Nikt nie był uburzony w mące. Czeladnik tylko miał prawo być, on tam blisko tego kurzu, bo to wszystko było pozamykane. Wentylacja dobra, tu podłogi wyczyszczone, posadzki. Także tu było bardzo, bardzo przyjemnie. Leszek wzorowo wywiązywał się z obowiązków zarządzania młynem. Halina kontynuowała pracę naukową i wciąż odwiedzała rodzinny dom w Strugienicach. Gwara Łowicka dalej ją interesowała i inspirowała jej naukowe dociekania. Z opowiadań wiem, że myśmy jako dumni byli, że to jest pani profesor, która już tak daleko ze Strugienic zaszła. Halina stworzyła taki ośrodek kulturalny dla dziewcząt ze Strugienic. To wiem z ust ciotki Anielki. No to było dla nich taki zaszczyt, że mają taką koleżankę, że czekały na nią, spotkania były takie. Były zadowolone, bo się nauczyły wierszyków, nauczyły się, prawda, pisać poprawnie. No i przede wszystkim tą gwarę,
którą one tam czasem korygowała, ale nie kazała im mówić inaczej, tylko cały czas używać gwary taką, jaką moje ciotki gadały. We wrześniu 1939 roku nieopodal Strugienic rozegrała się jedna z największych i najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej – bitwa nad Bzurą. Młyn prawie nie ucierpiał i przez całą wojnę wciąż pracował. Halina Świderska-Koneczna całą okupację przebywała na miejscu w Strugienicach. Prowadziła gospodarstwo domowe brata, opiekowała się chorą matką, a także uczestniczyła w tajnym nauczaniu młodzieży z pobliskich wsi. Natomiast brat Leszek oszukiwał Niemców, żywił okoliczną ludność, a mąkę ze swojego młyna wysyłał do zakładu ociemniałych w Laskach, a nawet do warszawskiego getta. Leszek zaangażował się również w bezpośrednią walkę z Niemcami. Był dowódcą oddziału Armii Krajowej. Trzy wsie, Strugienice, Wierzchnowice i Urzecze, były objęte działalnością partyzancką Armii Krajowej. I w tych trzech wsiach, łącznie z wysiedlonymi, mieszkało około 1500 ludzi. To oddział Pluton Armii Krajowej liczył tylko i wyłącznie 27 osób. To byli osoby zaufane. W Strugienicach to byli świderscy i pracownicy młyna. Gdy Niemcy wpadli na trop konspiracyjnej działalności, Leszek, by się uratować, zaraził się tyfusem i trafił do szpitala zakaźnego w Łowiczu. Miał szczęście. Przeżył. Na początku 1945 roku nacierające oddziały Armii Czerwonej częściowo zniszczyły młyn. Szczególnie ucierpiał dach. Jednak szybko budynek został naprawiony i młyn znowu zaczął funkcjonować. Halina Świderska-Koneczna powróciła do Warszawy na swój uniwersytet i bardzo szybko przystąpiła do zajęć dydaktycznych oraz pracy naukowej w Zakładzie Fonetyki Języka Polskiego. Wydawało się, że również do Strugienic powróciło normalne życie. Leszek Świderski ożenił się z piękną kapitan Wojska Polskiego, lekarką-radiologiem Haliną Nowakowską, którą poznał w łowickim szpitalu. W 1947 roku urodził im się syn Jacek. Wszystko było jak trzeba. Przyszedł rok 50. Ja byłem w czwartej klasie, pamiętam, szliśmy wtedy ze szkoły grupą. Jadą dwa chyba samochody odkryte na ławkach żołnierze i wskręcają w kierunku młyna. Przedtem jeszcze, jak szedłem do domu, to ojciec mówi, że szedł taki pan, który namawiał chłopów, żeby poszli, brali łopaty, szpadle, młoty, łomy, bo mamy wroga ludu. Łąkami te chłopy, Jaros, Świeżyński, Wielec, idą z Korunek, idą z tymi, przyszli tu i mówią im, że to trzeba ten dach zrzucić. Chłopi odmówili, wycofali się. Żołnierze bardzo szybko wskoczyli na dach. Pamiętam ten huk tych toporków, młotów, łomów i papa, która była zrzucana. No i potem się okazało, że ktoś tam słyszał i że znaleziono u pana Świderskiego broń. I w istocie sugerowano, i chyba sądzę, że to jest prawdziwa wersja, że ta broń była istotnie ukryta przez oddział Armii Krajowej, którym kierował Leszek.
Ta broń była ukryta w bzurze, gdzieś zakonserwowana i to zostało podrzucone. Wszyscy już powiedzieli, od jutra już Świderski nie jest właścicielem młyna. Podobno więźniarką od razu tego samego dnia wyjechał i prawie że na drugi dzień taki Zygmunt Znajewski przyjechał jako już kierownik młyn państwowy. Z dokumentów wynika, i te dokumenty są przerażające, sprawy sądowej, która się odbyła przed sądem wojskowym w Łodzi, prawda, w obecności dwóch kapitanów, jednego starszego strzelca, w oparciu o zeznania nie było wymienione, tylko że został oskarżony o działalność wrogą wobec ustroju Polski Ludowej i został skazany na 10 lat więzienia i, co jest istotne, przepadek mienia. Leszek Świderski odbywał wyrok w więzieniu we Wronkach. Jego żona, kapitan rezerwy Ludowego Wojska Polskiego, słała rozpaczliwe listy do prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o ułaskawienie męża, ale bez żadnego pozytywnego skutku. Natomiast władza ludowa doceniała to, co robiła Halina Świderska-Koneczna dla nauki polskiej, dla polskiego językoznawstwa. 21 lipca 1951 roku została mianowana profesorem nadzwyczajnym fonetyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo rozlicznych zajęć, Halina Świderska-Koneczna wciąż odwiedzała swój rodzinny dom w Strugienicach i dalej zbierała tam materiały do kolejnych swoich prac. My jako małe dzieci bawiące się, ale już dysponujące tornistrem i elementarzem w tym tornistrze, pani profesor wydobyła ten elementarz i zaczęła czytać Gwarze Łowickiej. Zwróciłem uwagę jej, że nie można tak nieładnie mówić, ponieważ trzeba mówić ładnie po polsku. W związku z tym przestałem być obiektem zainteresowania i pani profesor przeszła do dalszej grupy młodzieży wsi Wierzchnowice i tam swoją pracę wykonywała. Leszek Świderski spędził w więzieniu w ciężkich warunkach 8 lat. Po wyjściu z więzienia zamieszkał w Warszawie i tu ujawniły się jego cechy osobowościowe, bo nie chciał pracować, jak wielu jemu podobnych. Nie chciał po prostu współpracować z tym systemem, który uważał za wrogi Polsce, za niszczący. To był system narzucony. To jest podstawa tego pokolenia. Zaczął pracować na własny rachunek, co nie było tak prosto. Prywatna inicjatywa też była i jedną z nich to była produkcja zabawek z plastiku. Ja myślę, że to jest taka podstawa buntu, jak mówiłem, wobec tego. Jestem niezależny, żyję, nie wracam tu, bo to zabrali mi, ale poza tym był też wynalazcą. Wynalazł zamknięcie do butelek, o takich półlitrowych i innych, a to był produkt dosyć ważny. Tymczasem młyn pod nowym zarządem gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zdunach powoli popadał w ruiny. Potem były kłopoty z samym mostem, ponieważ most był drewniany. Jak przyszła zima, wielka kra uderzała w drewniany most, w te bale. I wtedy naruszano w ogóle konstrukcję tego mostu. W końcu decyzja zapadła, że nie będziemy mieli napędu wodnego. Płyn przebudujemy na elektryczny, nowoczesny. Most przebudowano, zlikwidowano stawidła, zapory wszelkiego rodzaju. Ale ten most jeszcze przedtem to był tak śliczny, ponieważ spiętrzona woda przepływała przez stawidła zastawione. Spływała na podłogę i pędziła z wielkim szumem te bałwany olbrzymie. A jeszcze jak się jechało, to most był ułożony z bali i te konie, jak szły i wóz tymi balami poruszał, to jak doszło do uszu stukot tych kół, te bale poruszające się, łomot i ta woda
to pamiętam, że myśmy się żegnali, żeby szczęśliwie przez ten most przejechać. Ale jednocześnie, jak była niedziela, to się szło właśnie do młyna na spacery. Wszystkie randki spotkania wtedy bardzo często odbywały się tutaj na tym moście. Ludzie sobie stali tylko oparci i patrzyli, jak ta woda płynie. Po śmierci siostry Leszek Świderski kilkakrotnie przyjeżdżał do tej rodzinnej rezydencji i nawet reperował dach. Dach już domu nie swojego. Później, jak już wiem, przyjeżdżał tu z Łowicza jego syn, lekarz Jacek, i łowił ryby. Łowił ryby z zaprzyjaźnionym mieszkańcem Markiem Pajankiem. A no byłem małym chłopakiem, to tego babka Świderska, to na obiad by tam wołała i musiałem zjeść, bo nie chciała mnie wypuścić z domu, kurna. Tak płakałem nieraz, to mówię, zjesz, dopiero cię mnie wypuścę. My tu na dole mieszkali, a one na górze tam mieszkały, nie? A młyn to chodził, bo to ludzi przyjeżdżało, to i w nocy mieli tak samo, bo to dwoma ludzi przyjeżdżało. Dzień i noc chodził młyn. A no bale skakały, to spać nie dało w nocy, kurna, bo jak samochód przejeżdżał, to spać nie dało, bo rumotało ja. Nie, Leszka to nie pamiętam. Jacka by znałem, bo na ryby tu przyjeżdżał, nie? To Jacka to znałem. Razem chodzili na ryby, nie? A no ładne miejsce było. Tak, no ładne. To... I ludzi cały most zawsze był. A fajny był młyn, a jak ludzie przyjeżdżały, to był fajny, jo. W połowie lat 70. żona Leszka, Halina, i ich syn Jacek wyjechali na wycieczkę do Paryża i już nie wrócili do Polski. Z Francji polecieli do Kanady. Halina miała tam brata Stanisława, który również był lekarzem i któremu udało się wydostać z PRL-u na początku lat 60. Halina nie podjęła już tam pracy, przeszła na emeryturę, a Jacek został zatrudniony jako anestezjolog w szpitalu w miejscowości Regina. 8 sierpnia 1978 roku na bocznej drodze nieopodal miejscowości Regina Beach doszło do wypadku drogowego. Samochód, którym jechał Jacek z matką, kilkakrotnie dachował. Oboje zginęli na miejscu. Leszek Świderski sprowadził prochy żony i syna do Polski. Spoczęli na cmentarzu w Zdunach, nieopodal Strugienic. Leszek nie chciał emigrować z Polski. To też sądzę jest rys jego charakteru. A mógł. Leszek zmarł w 1980 roku. Ten młyn funkcjonował do roku 1990. Co się dalej stało? Gmina Spółdzielnia GS sprzedała ten młyn. Spadkobiercy, a właściwie jedna osoba, pani Kasłucka-Garwolińska, podjęła próbę odzyskania dawnego majątku Świderskich. Wystąpiła do wojewody z wnioskiem o to, aby odzyskać mienie zabrane przez władze komunistyczne. No co odpowiedział wojewoda mazowiecki? Odpowiedział, że zgodnie z wyrokiem sądu wojskowego nastąpił przepadek mienia, czyli de facto uznał prawomocność wyroku komunistycznej władzy. No więc mienie przepadło na Skarb Państwa i tu władza nowego, wolnego państwa nie ma nic do gadania i sugerował jeszcze, że jeśli rodzina chce odzyskać ten majątek, to może wystąpić na drogę cywilną. Nikt nie chce podjąć tej sprawy, no gdzie w sądzie polskim walczyć o odzyskanie.
ruina jest dla mnie pewnym symbolem. Jest symbolem niszczenia pewnych wzorców osobowych. Siderscy to jest przykład rodziny, która budowała II Rzeczpospolitą. Dzięki takim ludziom odbudowano Polskę. Tu właśnie na wsi nie było może tego wielkiego przemysłu, ale młyn, który dostarczał żywność eksportowaną, który był wzorem gospodarności i kultury. I to wszystko zostało zniszczone. Jest to symbol też ideologii komunistycznej. Dziś młyn i otoczenie służy miejscowemu fotografowi jako plener ślubny. Robi zdjęcia młodym parom. Ale ten młyn jest dalej piękny, choć tragiczny. No ale piękno czasami bywa tragiczne.